Ostatnio pojawiło się, szczególnie podczas Q&A, dość dużo pytań na temat i w obszarach naszego prysznica. Jak wiecie i widzicie, my w wanie prysznica nie mamy i dawno temu na początku naszej podróży opowiadaliśmy Wam o naszych rozwiązaniach. One troszeczkę się zmieniły, dlatego dzisiaj opowiemy Wam znowu o tym troszeczkę więcej. Nie zdecydowaliśmy się na budowę prysznica w wanie z kilku powodów. Pierwsze to były kwestie finansowe. Jakby zrobienie, stworzenie go wymagałoby pewnego nakładu finansowego, bo to jest nie tylko wygospodarowanie przestrzeni, ale także zakup bojlera, zrobienie tego w środku, żeby było mega, mega szczelne. Drugą kwestią była jakby obawa przed wilgocią. Łukasz jest mega wrażliwy na wilgoć w pomieszczeniach, dlatego baliśmy się, że ta wilgoć mogłaby nam wchodzić do wnętrza wana. A trzecią kwestią było to, że my bardzo mocno inspirowaliśmy się rozwiązaniami amerykańskich vanlifersów i większość z nich twierdzi, że prysznic nie jest koniecznością, że z wielką łatwością można znaleźć prysznice na zewnątrz, prysznice polowe, tak zwane outdoorowe, chodzi mi o takie prysznice na plażach albo basenach, albo prysznice na siłowniach i w innych tego typu budynkach i my sobie tak zazwyczaj właśnie radzimy. Natomiast musieliśmy się zaopatrzyć też w jakiś taki prysznic, żeby mieć coś ze sobą, żeby brać taki prysznic polowy, jeśli zajdzie taka potrzeba. Na początku naszym pierwszym rozwiązaniem był opryskiwacz, czyli taki duży pojemnik z pompką, który ma taką, no, taką część, która służy do zraszania. I pokazujemy go w jednym z początkowych vlogów naszych, także możecie zobaczyć gdzieś tutaj odnośnik do niego i tam możecie zobaczyć, jak to działało. To było niby spoko, ale ciśnienie, jakie to wytwarzało, no nie ułatwiało jakby brania tego prysznica, więc cały czas intensywnie myśleliśmy o innych rozwiązaniach. Potem wpadliśmy na taki worek, potem trafiliśmy na prysznic elektryczny, a naszym stałym, ciągłym rozwiązaniem jest banalna miska i ta szmatka. Także zaraz Wam pokrótce opowiemy, jak to wszystko działa, jak to się sprawuje. Tak jak powiedziała Laura, w Wanturze prysznic bierzemy na raz na 3 dni. To jest okej. Okay. Codzienny jest zupełnie przereklamowany. My również nie bierzemy prysznica codziennie. Nie ma takiej możliwości i nie ma tak naprawdę takiej potrzeby. I wbrew oburzeniu z wielu z Was, to nie znaczy, że my nie dbamy w ogóle o higienę, że my się w ogóle nie myjemy. Nie, mamy dostęp do wody i na co dzień są inne sposoby utrzymywania naszych ciał w czystości. I jednym z najbardziej popularnych jest ten, który ja podpatrzyłam u ludzi, którzy chodzą po górach i jest to po prostu miska z wodą. Wy możecie, młodsze pokolenie, możecie tego nie kojarzyć, ale nasze mamy czy babcie zdarzało się, że w ten sposób utrzymywały całą higienę, bo kiedyś nie było pryszniców, nie było dostępu do bieżącej wody w niektórych domach i tak się po prostu ludzie myli. Jak to wygląda? Miseczka. Mamy specjalną, dezygnowaną miseczkę do tego. Jedna jest do garnków, jedna jest do mycia ciała. Napełniam wodą zimną. I zazwyczaj ja lubię także dolać sobie trochę z czajnika ciepłej. Biorę szmatkę, to może być gąbka, zamaczam i tyle. I myję sobie, powiedzmy, buzię. Potem biorę mydło, jak to mam do twarzy takie, pim, mydlę. No i potem sobie płukam, jak ta woda się jest już zbyt namydlona, no to ją wymieniam na świeżą, nową. W ten sposób mogę umyć całe ciało i to jest nasz taki codzienny sposób zachowywania higieny. Dla osób, które są jakby bardziej wygodnickie, można stosować chusteczki dla niemowląt, takie nawilżane i w ten sposób też się można umyć. To jest tak zwane w ogóle kocie mycie. Natomiast ja od nowego roku mam takie twarde postanowienie wytwarzania jak najmniej śmieci, albo chociaż troszeczkę mniej. Dlatego postanowiłam już nie kupować chusteczek nawilżających i korzystać tylko z miseczki z wodą. Tak jak mówiła Kasia, mieliśmy wcześniej taki zbiorniczek ciśnieniowy, który opryskiwacz, którym się myliśmy, natomiast to nie spisało się, bo to ciśnienie było za słabe. W Decathlonie są lepszej jakości takie zbiorniki ciśnieniowe i one też są z takiego tworzywa jak ten worek, że później się to po prostu mniej zajmuje miejsca. Parę osób poznaliśmy, byli z tego zadowoleni, no my tego nie testowaliśmy, tego tej cashewowskiej, decathlonowskiej opcji.
Natomiast my kiedyś, jak byliśmy w Polsce, to kupiliśmy sobie w Stonce taki 20-litrowy zbiornik na wodę, prysznic solarny. I powiem wam szczerze, że to nie jest dobre rozwiązanie, bo to jest bardzo ciężkie. 20 kg waży napełniony taki zbiornik, zanim on się nagrzeje, to naprawdę potrzeba takiego fest, takiego mocnego słońca. No, zawsze jest też opcja dolać wrzątku, więc my robiliśmy tak, że nalewaliśmy tą wodę, tam cały dzień gdzieś tam leżało to i się nagrzewało, a potem i tak było za zimne, więc wzięliśmy normalnie, otwieraliśmy kurek, czajnik i wlewaliśmy do środka wrzątku, no i to zawieszaliśmy to na górze. Niestety te rurki są strasznie pozaginane i ta woda nie leci w ogóle z jakimś specjalnym ciśnieniem. To takie było opłukanie się, a nie prysznic nawet. A przez to, że to jest takie ciężkie, 20 kg waży pełen zbiornik, no Kasia nie jest w stanie tego zrobić, więc zawsze wołała mnie, ja musiałem to trzymać, kontrolować, więc to jest strasznie dużo zachodu i no nie, no może na jakiś taki krótki kemping to tak, albo jak ktoś nie ma możliwości inaczej. Natomiast mamy drugie rozwiązanie. Jest to prysznic bodajże podpatrzony ubusem przez świat. Oni jak jechali do Ameryki, do Alaski, to mieli takie coś. I to jest pompka zanurzeniowa. Tą pompkę się wkłada do zbiornika. My robimy tak, że na początku mieliśmy normalny 5-litrowy taki kanister po wodzie. Odcinaliśmy górę i tutaj pili się 5 litrów, połowę zimnej, połowę ciepłej i to jest no, taki szybki prysznic z ewentualną dolewką. Natomiast jakiś czas temu kupiliśmy sobie takie 10-litrowe plastikowe wiadro i tutaj się mieści dwa razy więcej wody, więc można sobie nagrzać wcześniej na gazie gorącej wody, zmieszać z zimną. Następnie pompkę wrzucamy do środka i wystaje nam słuchaweczka, włącznik oraz końcówka. My mamy tutaj z tyłu zrobione specjalnie pod tą okazję, bo ja już to przewidziałem wcześniej. Specjalnie pod tą okazję mamy tutaj gniazdko na zapalniczkę samochodową, więc wystarczy to po prostu podłączyć. Pilot jest do ręki, włączamy. Dodatkowo tutaj jest regulacja, dzięki której można zmniejszyć albo powiększyć strumień wody. Ewentualnie można go też wyłączyć. Ta pompka, całe to rozwiązanie zostało zakupione na Allegro, 50 zł bodajże nawet z przesyłką kosztowało, więc nie jest to duży pieniądz, a spisuje się naprawdę bardzo fajnie i z tego dosyć często korzystaliśmy, jak byliśmy w Bieszczadach bodajże. Jeszcze jedno na temat w ogóle prysznica, brania prysznica z tyłu na zewnątrz samochodu. Żeby nie zalało nam tych pięknych tutaj skrzyneczek i tej łóżka, to niedawno kupiliśmy tak w IKEA, a to może być w dowolnym różnym innym sklepie, kupiliśmy zasłonę prysznicową i ją przyczepiamy, czy za chwileczkę przyczepię ją tutaj z tyłu. Do tego użyjemy tych magnesów, spinek z magnesem, też z IKEA. Więc to obijamy tutaj i w ten sposób nie zaleje nam bagażnika. Jak widzicie, tył już mamy zabezpieczony, tam się woda nie wleje, natomiast jeżeli ktoś by się chciał zasłonić dodatkowo, to można kupić drugą taką zasłonę i po prostu ją przyczepić tutaj. I wtedy mamy totalną prywatność, możemy sobie tutaj, wiecie, nawet nago brać prysznic. Ewentualnie jest jeszcze jedna alternatywa i to jest alternatywa, którą podpatrzyliśmy u Bartka i Laury z Nie na Miejscu. A chodzi mi konkretnie o kabinę prysznicową sprzedawaną w Decathlonie z Keszuły i to jest taka ekspresowo rozkładająca się kabina prysznicowa, która również może być toaletą i dużo osób korzysta z tego. Znamy podróżników, którzy mają taką kabinkę rozkładaną. Ona po złożeniu zajmuje bardzo niewiele miejsca, no mniej więcej tyle co to wieczko. Ona jest po prostu poskładana w etui i można ją przewozić ze sobą i to ona gwarantuje prywatność, więc można rozłożyć, wziąć prysznic, złożyć i dziękuję, dobranoc. My najczęściej korzystamy jednak z pryszniców w miejscach publicznych, czyli na stacjach benzynowych, na basenach oraz na kempingach. Jeżeli chodzi o stacje benzynowe, to znajdujemy stacje benzynowe najczęściej na jakichś takich dużych drogach, gdzie jeżdżą tiry i gdzie zatrzymują się tiry. Więc jeżeli jest stacja benzynowa, na której jest parking dla tirów i oni się zatrzymują tam na nocleg, no to na 90% mają prysznic. Wchodzimy, pytamy się, czy jest taka opcja, płacimy i korzystamy. Ceny
na stacjach benzynowych w Europie to jest 3-4 euro. Natomiast w Polsce to jest 10-15 zł za prysznic, za osobę. Jeżeli chodzi o baseny, to sytuacja wygląda podobnie. Znajdujemy krytą pływalnię albo odkrytą pływalnię w lecie. Zajeżdżamy, kupujemy bilet wstępu, korzystamy ze wszystkich dobrodziejstw, jakie ma basen. Następnie idziemy pod prysznic i się tam moczymy ciepłą wodą, bo najczęściej pod prysznicem jest nielimitowana ciepła woda. I opcja numer 3, czyli kempingi oraz place kamperowe. Zajeżdżamy na kemping, pytamy się, czy jest możliwość skorzystania z prysznica. Jeżeli jest, to płacimy i korzystamy. I to wygląda różnie, ceny są różne od 0,5 euro do 4 euro za osobę za prysznic. I na koniec jeszcze wam powiem, jak my też korzystamy, jak my znajdujemy prysznice w miejscach trudno dostępnych, bo czasami prysznic jest przez gminę dostarczany, czasami na MOP-ach, takich przystankach dla pasażerów w Polsce przy drogach szybkiego ruchu. I tam te prysznice czasami są nawet za darmo. My raz braliśmy prysznic na pięknym MOP-ie w Polsce, gdzie była cieplutka woda, piękna łazienka. Braliśmy kilka razy prysznic czy w Portugalii, czy w Hiszpanii, jeszcze chyba w Szwajcarii, za darmo. Więc takie miejsca są i je można znaleźć najczęściej na Park Fortnite. Tam jest taka usługa, czy taka zakładka, wchodzi się w ustawienia, quick search, zaznaczamy prysznic i wtedy wyskakują nam na mapie miejsca, które posiadają prysznic. To nie zawsze jest bezpłatny prysznic, bo czasami tam się ogłaszają kempingi i właściciele placów kemperowych, gdzie mają też prysznic w ofercie. Natomiast są też w opisach, często ludzie dodają informacje, że ten prysznic jest albo zimna woda, albo jest za darmo, albo jest ciepła woda. Tam jest, trzeba po prostu chwilę po tym posiedzieć. I my najczęściej, jak już jest taka sytuacja, że trzeba się wykąpać, to ja jadę samochodem, a Kasia w tym czasie sobie grzebie po Park Fortnite, znajduje miejscówkę, wrzuca na Google Mapsa, no i tam jedziemy. No i na koniec pozostają nam jeszcze jeziora i rzeki. Jeżeli jest słodka woda, ciepła woda w lecie, to wskakujemy normalnie do jeziora i tam się myjemy. My nie używamy chemicznych środków, ani szamponów, ani mydeł, nawet tych bardzo ekologicznych, bo po prostu ja nie wierzę, że jest jakakolwiek chemia, która byłaby na tyle ekologiczna, że można się namydlić i wskoczyć do jeziora, gdzie żyją ryby. No, po prostu ja w to nie wierzę. Może takie coś jest. Napiszcie mi, jeżeli macie sprawdzone. I tyle w zasadzie. Pokazaliśmy wam wszystkie metody prysznicowania, jakie my korzystamy. Najczęściej, tak jak mówię, stacje benzynowe, baseny i prysznic podpięty do tyłu przez pompką na 12 V. I w zasadzie to tyle. Nic więcej nam nie przychodzi do głowy. Tak jak mówimy, no 2 lata żyjemy, 2 lata funkcjonujemy już prawie w van life'ie i nie śmierdzimy. Także po prostu można, nie trzeba codziennie brać prysznica i ja się podpisuję pod tym, co powiedziała Laura, pod tym, co powiedziała Kasia. Codzienny prysznic jest zdecydowanie przereklamowany. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Aha, jeżeli ktoś z was ma lepszy sposób na prysznic, to też nam dajcie w komentarzu informację, bo może my o czymś jeszcze nie wiemy.